Nową siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie budynek po byłej komendzie milicji przy ulicy Kilińskiego w Wałbrzychu, czyli ścisłe centrum. Gmina ogłosiła już przetarg na remont budynku, którego stan do najlepszych nie należy. Budynek ten wymaga kompleksowego remontu. W zasadzie oprócz termomodernizacji jest konieczna przebudowa całego wnętrza. Chcemy ten budynek przygotować do przenosin części biur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z ulicy Beethovena. Prace remontowe mają kosztować około 4 milionów złotych i zostaną sfinansowane z budżetu miasta. Zakres prac będzie obejmował m.in. roboty rozbiórkowe, wymianę i docieplenie stropów, wykonanie fundamentów, montaż szyb wind wraz z dźwigiem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie wszystkich instalacji. Z planowanej przeprowadzki bardzo cieszą się pracownicy MOPS-u. Dla nas to jest bardzo dobra decyzja i szczerze mówiąc czekaliśmy na konkrety już, dlatego że dawno została podjęta, tylko w tej chwili już jest sfinalizowana. MOPS w tej chwili jest, jeśli chodzi o pracowników, to w dobrej sytuacji, dlatego że ten obiekt, który zajmujemy, jest obiektem dobrym. Natomiast jest po pierwsze za ciasny już dla nas, a po drugie jest w złym miejscu, jeśli chodzi o klientów MOPS-u. Dlatego że tam jest bardzo trudno dotrzeć, jeździ jeden autobus, nie można dojść pieszo z różnych lokalizacji w mieście. Dlatego ta decyzja o ulicy Kilińskiego jest dla nas podwójnie dobra, bo ze względu na bliskość ratusza i wszystkich urzędów, gdzie nie musimy chociażby po pocztę i dokumenty krążyć po mieście i jeździć specjalnie, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że jest bardzo dobra lokalizacja dla różnego rodzaju klientów MOPS-u, którzy muszą dotrzeć, chociaż nie wszyscy docierają, bo my staramy się w ten sposób rozwiązywać sprawę, żeby osoby, które systematycznie korzystają, mają po prostu poumawiane te terminy. Ale jednak do biura obsługi część osób musi dotrzeć. Dlatego myślę, że to jest bardzo dobra decyzja. Budynek Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej przy ulicy Beethovena nadal będzie należał do gminy. Nie wiemy na razie, co konkretnie w nim się znajdzie. Budynek na ulicy Beethovena dalej będzie podlegał Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Będą tam zlokalizowane innego rodzaju usługi, które będą tyczyć się mieszkańców Wałbrzycha objętych pomocą. Natomiast w zasadzie możemy powiedzieć, że budynek przy ulicy Kilińskiego będzie pełnił funkcję takiego biurowca. Jeśli chodzi o budynek przy Beethovena, on będzie dalej utrzymywany i będzie służył mieszkańcom objętym pomocą społeczną. Pierwsi petenci będą przyjmowani w nowej siedzibie MOPS-u najprawdopodobniej w drugiej połowie 2017 roku.